24 maja wspominamy błogosławionego Mario Vergara, prezbitera i męczennika. Mario urodził się 18 listopada 1910 roku we Frata Maggiore, koło Neapolu. Był najmłodszy z 9 rodzeństwa. Jego rodzice byli robotnikami. Uczył się w szkole jezuickiej. Tam odkrył powołanie misyjne. Wstąpił do seminarium duchownego mimo sprzeciwu ojca. W seminarium był przewodniczącym koła misyjnego. Naukę przerwał z powodu choroby, lecz gdy jego stan zdrowia się poprawił, wstąpił do papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych i tam przygotowywał się do pracy misyjnej. Dzięki wytrwałości 26 sierpnia 1934 roku został wyświęcony na kapłana w Berna Reggio przez kardynała Alfreda Schustera, późniejszego błogosławionego. Po święceniach kapłańskich 30 września 1934 roku wyjechał na misję do Birmy, która była protektoratem brytyjskim. Nawiązał kontakty z misjonarzami. W ciągu roku nauczył się 3 tubylczych języków. Zapoznał się z miejscową ludnością, religiami i zwyczajami. Powierzono mu pracę w małym mieście Citazio. Głosił tam Słowo Boże, sprawował sakramenty święte, odwiedzał wioski należące do parafii i był nauczycielem, lekarzem, organizatorem akcji charytatywnych, m.in. sierocińca dla dzieci. Gdy 10 czerwca 1940 roku Włochy wypowiedziały wojnę Wielkiej Brytanii, władze brytyjskie uznały misjonarzy włoskich za faszystów i przetrzymywały ich w obozach koncentracyjnych w Indiach. Ojciec Mario był w obozie w latach 1941-44. Jego pobyt w Indiach przedłużył się jeszcze o 2 lata ze względu na stan zdrowia. Musiał mieć usuniętą nerkę. W czasie tułaczki wojennej był kapelanem włoskich żołnierzy z obozu jenieckiego, a także napisał katechizm dla birmańskich dzieci. W 1947 roku wrócił do Birmy. Kraj był zniszczony. Pomagał chorym i tym, którzy stracili dobytek w czasie wojny. Wtedy spotkał świeckiego katechistę Izydora Ngejko Lat. Wspierali się w pracy duszpasterskiej. W 1948 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Birmę, wzmogły się prześladowania kościoła katolickiego. Ojciec Mario i Izydor otrzymywali pogróżki. Wciąż dowiadywali się o uwięzionych czy zamordowanych kapłanach. 24 maja 1950 roku ksiądz Mario z Izydorem, który lepiej znał miejscowy język, udał się do miasta na rozmowę z szefem okręgu w sprawie uwolnienia innego katechisty. Była to zasadzka. Stanęli przed przywódcami rebeliantów. Przesłuchiwano ich, następnie związano i eskortowano do dżungli. Po całonocnej wędrówce obu wyczerpanych więźniów rozstrzelano o świcie w czwartek 25 maja 1950 roku. Ich ciała wrzucono do pobliskiej rzeki Salween. 21 maja 2014 roku, kilka dni przed beatyfikacją, w czasie audiencji generalnej papież Franciszek powiedział: w najbliższą sobotę, w Aversa, Mario Vergara, kapłan papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, i Izydor, wierny świecki katechista, zostaną ogłoszeni błogosławionymi. Zostali zabici w Birmie w 1950 roku z nienawiści do wiary chrześcijańskiej. Niech ich heroiczna wierność Chrystusowi będzie zachętą i przykładem dla misjonarzy, a zwłaszcza dla katechistów, którzy na terenach misyjnych wykonują cenne i niezastąpione dzieło apostolskie, za które cały Kościół jest im wdzięczny. Ksiądz Mario i Izydor zostali beatyfikowani 24 maja 2014 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Mario Vergara, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam.